Podcast ten powstaje dzięki patronom, w których gronie są Marzena Sawicka, Przemek Sławiński, Damian Ruciński, Szymon Kryczka oraz Grzegorz Ludwin. Zapraszam! Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to kolejna odsłona podcastu BSS Bez Tajemnic i ponownie z gościem Piotrem Chojnackim. Cześć Piotrze. Cześć Wiktor, witam wszystkich. No skoro już Ciebie goszczę, to wiadomo, że wchodzimy w świat podatków, w świat fiskalny, w świat różnego typu tematów finansowych i dzisiaj wejdziemy sobie w coś, co przez jakiś czas już towarzyszy polskim, ale także i zagranicznym mediom i ma takie hasełko, jakim jest estoński CIT. Więc dzisiaj pogadamy sobie o tym, o co chodzi w tym całym estońskim CIT-cie. Natomiast może na sam początek w ogóle powiedzmy o całej idei. Co to takiego jest? Wyobraź sobie, Wiktor, taką sytuację, że masz spółkę, która zarabia pieniądze, ale ta spółka nie płaci podatku. Czy to jest ciekawe i interesujące? Pewnie. I to jest właśnie idea estońskiego CIT-u. Tylko że to niepłacenie podatków to jest pod pewnymi warunkami, jakie trzeba spełnić. Bo nie płacisz podatków w przypadku estońskiego CIT-u, gdy ty tych pieniędzy spółki z niej nie wyprowadzasz. Czyli za każdym razem, gdy pieniądze są zarabiane, ale one w spółce zostają, to tam opodatkowania estońskim CIT-em nie ma. Dopiero gdy pieniądze są wyprowadzane ze spółki i mogą być wyprowadzane w różny sposób, to występuje opodatkowanie. I zasadniczo moim zdaniem są takie cztery najbardziej istotne koszyki, na jakie trzeba zwrócić uwagę, jeśli chodzi o wyprowadzanie pieniędzy ze spółki i opodatkowanie ich. I pierwszym z nich, takim najbardziej klasycznym i podatkowo też najbardziej opłacalnym z perspektywy estońskiego CIT-u, jest wypłata dywidendy albo zaliczek na dywidendę. I dopiero na poziomie wypłaty takiej zaliczki albo samej dywidendy powstaje opodatkowanie. I tutaj w przypadku estońskiego CIT-u fajne jest też to, że drugim benefitem, poza tym rolowaniem zysków, których nie opodatkowujesz i dopiero opodatkowujesz, gdy wyprowadzasz pieniądze, jest to, że przepisy przewidują również możliwość dokonania odliczenia na poziomie wspólnika sporej kwoty podatku zapłaconej przez spółkę. Bo jak wiesz, spółka jest opodatkowana na swoim poziomie, czyli dochód jest opodatkowany na poziomie spółki, tak? Ale też wspólnicy są opodatkowani na swoim poziomie. No i w takim klasycznym przypadku, gdy mamy, nie wiem, powiedzmy spółkę i mamy wspólnika, który jest osobą fizyczną, no to masz z jednej strony opodatkowanie na poziomie spółki, w zależności jakiej wielkości jest to podatnik, czy to jest podatnik mały, czy duży, no to albo masz obniżoną, albo podstawową stawkę CIT-u, i tam te dochody spółki są opodatkowane, ale też masz opodatkowanie na poziomie tego wspólnika, który jest osobą fizyczną, 19% podatku, więc no trochę tego jest. A jeśli chodzi o estoński CIT, to jest taka korzyść, że masz ten podatek, który jest zapłacony na poziomie spółki. Te stawki są wyższe, bo tam jest 10 i 20%, bo normalnie to masz 9 i 19%, ale korzyść jest taka, że wspólnik na poziomie swoim, czyli tam, gdzie on stosuje 19%, jest osobą fizyczną, może odliczyć sporą część podatku, czyli co ja przez to rozumiem? Rozumiem przez to, że bierzesz ten podatek spółki, bierzesz, mnożysz przez swój udział i w przypadku tej stawki 20% mnożysz razy 70% i taką kwotę odejmujesz od swojego podatku jako podatnika dochodowego od osób fizycznych, a jeśli ta stawka jest obniżona, no to 70% zamieniasz na 90%. Więc takie dwie główne korzyści. Pierwsze to jest rolowanie. Dopóki nie wyprowadzasz pieniędzy ze spółki, nie opodatkowujesz. Drugie, gdy masz dywidendę albo zaliczkę na dywidendę, to masz system też odliczeń, przez co te efektywne obciążenie podatkowe na poziomie wspólnika i spółki jest o wiele, wiele niższe. I to są takie dwie główne korzyści, jeśli chodzi o tą spółkę, o ten sposób opodatkowania. Przy czym zwróciłem uwagę, że są cztery koszyki, które są tak najbardziej dla nas istotne, jeśli chodzi o estoński CIT, bo ta dywidenda to jest taki klasyk i to jest
coś, co jest preferowane i jest czymś, co daje najwięcej korzyści podatkowych, ale masz też trzy inne koszyki. Pierwszy z nich to jest coś, co jest nazywane ukrytymi zyskami. Drugi z nich to są wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą, a trzeci z nich to są zdarzenia gospodarcze, które nie zostały ujęte w twoich księgach rachunkowych. No i to są takie trzy pokusy, ja bym tak powiedział, jeśli chodzi o estoński CIT, bo jeśli jesteś wspólnikiem, no to nie zawsze może być w twoim interesie to, żeby zyski zostawały w spółce. No chcesz też coś dla siebie mieć, prawda? I chcesz w jakiś sposób te pieniądze z tej spółki wyprowadzać. I ukryte zyski to jest coś takiego, co dotyczy rozliczeń wspólnika i spółki, albo też podmiotu powiązanego z tym wspólnikiem, a tej spółki, która jest opodatkowana estońskim CIT-em. I na to trzeba zwrócić uwagę za każdym razem i bardzo dokładnie to przeanalizować, czy coś nie jest ukrytym zyskiem, albo też jest. I to charakteryzuje się tym, że na bazie miesięcznej musisz odprowadzać 20% podatek w miesiącu następnym za dany miesiąc od takich ukrytych zysków i tutaj już nie masz możliwości zastosowania tych odliczeń, jakich miałeś w przypadku dywidendy. Więc to jest taki pierwszy koszyk, taka pierwsza pokusa, na który trzeba tutaj zwrócić uwagę. Drugim są wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą. No czasami tak się zdarza, że jak mamy wspólników, no to poniosą jakiś wydatek, który jest poprzez spółkę, który nie do końca jest związany z działalnością gospodarczą i to też będzie opodatkowane estońskim CIT-em, bo jest to forma wyprowadzenia pieniędzy ze spółki. No i ostatnia rzecz, wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą są tak samo rozliczane miesięcznie, jak te zyski ukryte i tak samo podatek jest odliczany do 20 dnia miesiąca następnego. Jeśli chodzi o tą ostatnią kategorię, to ona jest wprowadzona z tego powodu, że w przypadku estońskiego CIT-u nie prowadzisz takiej kalkulacji podatku, jaką normalnie się prowadziło dla spółki, która jest opodatkowana klasycznie, bo księgowa wtedy siadała i wyliczała, co jest przychodem, co jest kosztem podatkowym i robiła odpowiednie korekty, wyliczała często zaliczkę, jeśli nie wybrała zaliczek uproszczonych i gdzieś tam z boku ten podatek był wyliczany. W przypadku estońskiego CIT-u opierasz się całkowicie na księgach rachunkowych, przez co te informacje w księgach rachunkowych powinny być kompletne. Jeśli nie ma jakiejś operacji gospodarczej w księgach rachunkowych i to zostanie ujawnione, to tak samo powinno być opodatkowane, tylko że ten podatek wtedy płaci się do końca trzeciego miesiąca po roku, za który ta operacja nieujawniona została ujawniona. Więc to są takie cztery obszary, w których podatek musi być odprowadzony, jeśli one wystąpią. Jeśli tego nie ma, to znaczy to są takie cztery główne, ja bym powiedział, bo tam jest jeszcze coś do powiedzenia, ale moim zdaniem nie jest to tak istotne z naszej perspektywy. Jeśli tego nie ma, możesz spokojnie sobie te zyski rolować i nie ma żadnego opodatkowania na poziomie spółki. Dopóki nie wpadnę na pomysł, że chcę sobie zacząć coś wypłacać. Jeśli wpadniesz na pomysł, że chcesz sobie zacząć coś wypłacać, to te przepisy są bardzo kazuistyczne, one są bardzo szczegółowe i warto wtedy przeanalizować, czy takie opodatkowanie będzie ukrytym zyskiem, czy nie będzie ukrytym zyskiem, co ty możesz z tym zrobić, żeby ewentualnie nie było i jak do tematu podejść. Bo to też nie jest tak, że każda taka wypłata będzie powodowała opodatkowanie, bo w niektórych przypadkach wcale tak być nie musi. Ale to trzeba bardzo szczegółowo przeanalizować i bardzo mądrze do tego podejść. No tak, ale to już trochę większa matematyka. Słuchaj, częściowo już powiedziałeś o tym, kto może z tego skorzystać, ale ja bym do tego tematu wrócił na zasadzie takiego uporządkowania. Czyli moje pierwsze pytanie jest takie, kto może z tego korzystać? I drugie pytanie, które bym sobie z tym powiązał. Załóżmy, że ja do tej pory jestem na innym sposobie opodatkowania. Tak? Czy ja mogę przejść sobie na estoński CIT, a jeżeli tak, to kiedy?
Dobrze. Jest tak, że to rozwiązanie nie jest dedykowane dla, powiedzmy, wszystkich spółek, wszystkich podmiotów, które są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych. Musisz mieć odpowiednią formę prawną. No i tutaj będziesz miał szerokie spektrum, bo będziesz miał spółki z o.o., spółki akcyjne, proste spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne i komandytówki. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem, tylko że one muszą być rezydentami polskimi, czyli to muszą być takie spółki, które mają siedzibę na terytorium Polski. Przez siedzibę, no to ja tutaj rozumiem formalne zarejestrowanie, ale też faktycznie sprawowany zarząd. To jest pierwsza rzecz. Jeśli chodzi o te spółki, to one nie mogą mieć innych spółek jako swoich udziałowców, więc od razu będę mówił, co trzeba zrobić ewentualnie, jeśli masz takie coś, a chciałbyś przejść, nie? To jest tak, że udziałowcami tylko mogą być osoby fizyczne i te osoby fizyczne też nie mogą mieć za dużo wspólnego z fundacjami, z trustami albo instytucjami powierniczymi, to trzeba zawsze wiedzieć. I jeśli masz taką strukturę udziałową, która się nie wpisuje w estoński CIT, to po prostu musisz ją zmienić. Czyli jak masz spółkę, która jest udziałowcem spółki, w stosunku do której myślisz o estońskim CIT-cie, no to musisz zastanowić się nad tym, czy aby nie warto udziału sprzedać osobom fizycznym, które będą udziałowcami tej spółki, w stosunku do której planujesz zastosować estoński CIT. No i to jest taka, to jest taka pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że ta spółka, którą ty masz, nie powinna posiadać, teraz powiem tak dla uproszczenia, szeroko rozumianych udziałów w innych spółkach. Ani też jakichś praw majątkowych w funduszach inwestycyjnych. Nie powinna też mieć dużo wspólnego z fundacjami, trustami i tak dalej. Jeśli ma, no to trzeba się zastanowić, czy nie warto tego się pozbyć, jeśli chcemy skorzystać z estońskiego CIT-u. Jeśli chodzi o estoński CIT, to trzeba zwrócić też na uwagę na rok poprzedni i zobaczyć, jaką mamy strukturę przychodów, bo nie każda struktura przychodów pozwala na skorzystanie z estońskiego CIT-u. I tutaj przykładowo nie możemy mieć więcej niż 50% przychodów z odsetek, z jakiejś tam działalności pożyczkowej, z wierzytelności. Jeśli tak będzie, no i nie będziemy, powiedzmy, podmiotem, który rozpoczyna dopiero działalność, bo one mają pewne wyłączenie, no to możemy mieć problem, żeby skorzystać ze estońskiego CIT-u. Musimy sprawdzić naszą strukturę przychodów za ubiegły rok. No tutaj nie będziemy mieć dużego wpływu na przeszłość, więc po prostu trzeba zweryfikować i zobaczyć, jak nasza sytuacja wygląda. Jeśli chodzi o estoński CIT, to tutaj musimy też zwrócić uwagę na to, że podmioty, które mogą skorzystać z tego rozwiązania, muszą mieć odpowiedni poziom zatrudnienia. I to są 3 osoby przez 300 dni w roku zatrudnione na umowę o pracę, przy czym to nie mogą być udziałowcy, akcjonariusze albo wspólnicy. Alternatywnie można zatrudnić 3 osoby na inną umowę niż umowa o pracę i to też nie mogą być udziałowcy, akcjonariusze albo wspólnicy spółki. Przy czym tutaj to wynagrodzenie musi tych osób miesięczne stanowić trzykrotność średniego wynagrodzenia. I ta spółka, która ma przejść na estoński CIT, musi być odpowiedzialna za pobór zaliczki na podatek dochodowy i ZUS od wynagrodzeń płaconych tym osobom zatrudnionym na tych umowach alternatywnych. I teraz tak, jeśli jesteśmy podmiotem, który rozpoczyna działalność albo małym podatnikiem, to będziemy mieć tutaj odpowiednie preferencje i to ten poziom 3 osób zatrudnionych no nie będzie na starcie mieć zastosowania, tylko o wiele łagodniejsze reguły. Kolejną kwestią jest to, że musimy prowadzić rachunkowość według polskich przepisów,
bo jeszcze alternatywnie można korzystać z MSR-ów, ale w Polsce, ale w przypadku estońskiego CIT-u jedynie dopuszczalne jest stosowanie przepisów ustawy o rachunkowości. I na końcu trzeba złożyć, jak już mamy tą analizę dokonaną, trzeba złożyć zawiadomienie do końca pierwszego miesiąca za rok, w którym chcemy być opodatkowani estońskim CIT-em, że zamierzamy skorzystać z tej formy opodatkowania. I teraz wrócę do twojego drugiego pytania, bo pytałeś, kiedy możemy z tego skorzystać. I teraz opcji jest kilka, bo możemy poczekać do tego momentu, aż zamknie nam się rok i po zamknięciu roku skorzystać i przejść na estoński CIT, jeśli spełniamy warunki, jesteśmy tego pewni, ale też nie musimy tego robić, możemy przejść na estoński CIT w trakcie roku, tylko że wtedy musimy odpowiednio zamknąć i otworzyć księgi rachunkowe, bo to pozwoli nam zrobić taką linię separacji pomiędzy starym reżimem, to znaczy tym klasycznym, a tym, w który zamierzamy wejść. Okej, okay. Czyli generalnie opcji przechodzenia na taki estoński CIT jest co najmniej kilka, ale powiem ci tak, porobiłem sobie trochę tych notatek, jak żeś tutaj mówił, to nie jest taka prosta sprawa, typu okej, okay, z dnia na dzień wpadam na pomysł, zmieniam sobie mój klasyczny, że tak powiem, sposób rozliczenia na ten estoński. Tu rzeczywiście zarówno wymogów pod kątem struktury prawnej, udziałów, zatrudnienia i tak dalej, to trochę jest. Pytanie brzmi, jak to jest w ogóle popularne u nas w kraju? Bo okej, okay, w mediach temat się przetaczał i przetacza cały czas. My dzisiaj sobie na ten temat rozmawiamy, ale czy rynek się w ogóle tym interesuje, czy twierdzi, że to jest za dużo zachodu? Nie mam bieżących i dokładnych statystyk na ten moment. Mogę się kierować tylko swoim doświadczeniem. To powiem ci, że ja przeprowadziłem takich projektów już kilka, gdzie wspierałem spółki na etapie wprowadzenia estońskiego CIT-u i też ustrukturyzowania i stworzenia procedur pod te wszystkie działania, które są potrzebne. I moim zdaniem, pomimo tego, że, bo to też nie weszliśmy, chcę, żebyś wiedział, bardzo głęboko w te przepisy, bo one o wiele bardziej są jeszcze rozbudowane, my tu sygnalizujemy po prostu niektóre rzeczy. Ja się rzeczy. Tak domyślam, absolutnie, inaczej byśmy musieli tu pół dnia spędzić. Tak, z tym, że jest to realne do wdrożenia i podmioty, które się na to zdecydowały, moim zdaniem czerpią korzyści, tylko to trzeba dokładnie przemyśleć, czy my jesteśmy tym podmiotem. Czy przez przypadek na przykład nie mamy takiej sytuacji, że nasza spółka gdzieś tam z uwagi na to, że ten kapitał jest blisko biznesu, ma tendencję do tego, że gdzieś jest coś wyprowadzane, bo to może być niekoniecznie korzystne rozwiązanie dla nas. Nie? Tutaj raczej to jest dla podmiotów, które wiedzą, że spełniają warunki, bo je da się spełnić i wiedzą, że mają sytuację czystą, jeśli chodzi o jakieś rozliczenia z udziałowcami, wspólnikami i tak dalej. I to jest pod kontrolą i księgowość jest dobrze doinformowana. A z twojego doświadczenia, czysto subiektywnie pytam, tym spółkom, którym doradzałeś i z nimi współpracowałeś w tym zakresie, to jest to korzystne dla nich, tak jak patrzysz teraz z perspektywy czasu, czy ta zamiana de facto okazała się właściwym krokiem? W większości przypadków tak. Niektóre podmioty miały taką sytuację, że musiały podjąć pewne kroki, żeby niektóre tematy wyprostować i wyczyścić, bo były takie sytuacje, w których no, niektórych działań, które były stosowane do, powiedzmy, dotychczasowo, no już nie można było stosować, bo rodziłyby pewne problemy albo by powodowały to, że no, to rozwiązanie nie byłoby tak skuteczne, jakby sobie życzyli po przejściu na nie. No, no tak, żyjemy w takim ekosystemie biznesowym, że rzeczywiście różnice pomiędzy spółkami są przeróżne, tak, zarówno w strukturze ich, w formie prawnej, w udziałach i tak dalej, więc sobie zdaję sprawę, że tutaj każdy przypadek należy rozpatrywać osobno. I patrzeć rzeczywiście, które elementy nam wpływają na korzystniejsze bądź niekorzystniejsze rozliczanie się zgodnie z modelem estońskiego CIT-u. Czy coś dzisiaj pominęliśmy w tym temacie?
Wiesz co, ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę i podkreślić to, na co warto uważać i na co warto zwrócić uwagę, jak wchodzimy na ten estoński CIT, bo tam jest kilka takich punktów, które są do odhaczenia, ale też jest coś, co warto mieć pod kontrolą i chciałbym trochę podpowiedzieć, jak być może do tego podejść, ale też nie wchodząc za głęboko i nie narzucając jakichś swoich pomysłów i rozwiązań. Więc co byś o tym powiedział? Takie podpowiedzi są absolutnie mile widziane. Ja to zawsze nazywam takim określeniem hints and tips. W związku z czym jedziemy z tymi hints and tips. Pierwsza rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to przy estońskim CIT-cie trzeba zdawać sobie sprawę, że trzeba będzie w CIT-cie, który jest składany za rok poprzedzający opodatkowanie według tych nowo wybranych zasad, trzeba będzie pokazać coś, co nazywa się korektą wstępną. I korekta wstępna polega na tym, pamiętasz być może, jak wcześniej rozmawialiśmy, że mamy różnice przejściowe pomiędzy tym, co wynika z przepisów o rachunkowości, a podatkami. No i nie zawsze te przychody podatkowe pokrywają się w tym samym momencie z rachunkowymi i tak samo koszty. Więc to wszystko trzeba będzie sobie wyjustować i od tego w tym CIT-cie za ten rok poprzedzający skorzystanie ze estońskiego CIT-u trzeba będzie na podstawie tych różnic wyliczyć sobie podatek. I trzeba mieć to z tyłu głowy, że ten estoński CIT to jest coś, co wybieramy na 4 lata, jeśli tego podatku od tej różnicy nie chcemy zapłacić, jeśli zdecydujemy się zrezygnować przed upływem 4 lat, to jeśli nam wyjdzie podatek do dopłaty, chociaż nie zawsze z mojego doświadczenia wychodzi, że wychodzi podatek do dopłaty, to ten podatek trzeba będzie uregulować. Jeśli jeszcze estoński CIT ma to do siebie, że jeśli po tych 4 latach nie zrezygnujemy w zeznaniu rocznym z tej formy opodatkowania, no to musimy się spodziewać tego, że z automatu będziemy mieć ten estoński CIT przedłużony. Drugą rzeczą, na jaką warto zwrócić uwagę, to jest to, że decydując się na estoński CIT, trzeba będzie wyodrębnić w kapitale zakładowym zyski podzielone i niepodzielone i też straty. I to ma na celu, i to robimy za ten rok poprzedzający opodatkowanie estońskim CIT-em i to ma na celu nam wyłapać to, co jeszcze będzie opodatkowane według starych zasad, czyli te dywidendy, które będą opodatkowane na starych zasadach. I kolejną rzeczą jest to, że w przypadku wyboru estońskiego CIT-u to do końca pierwszego miesiąca opodatkowania tym estońskim CIT-em trzeba będzie zebrać od wspólników takie oświadczenia, one się nazywają OSW ORD i w tych oświadczeniach wspólnicy mówią nam, jakie udziały w jakich spółkach posiadają. I jeszcze trzeba pamiętać, że jeśli wspólnicy zmienią jakieś swoje preferencje i gdzieś te udziały, będą jakieś ruchy na tych udziałach, no to w terminie 14 dni powinni do spółki takie oświadczenie złożyć. Co istotne, nie składa się tego, powiedzmy tak, na dzień dobry do Urzędu Skarbowego, to się przedkłada Urzędowi Skarbowemu tylko na żądanie, ale tego wymogu trzeba dopełnić, bo jeśli nie, no to wtedy jest sroga kara, z tego co pamiętam, to jest chyba 250 tysięcy złotych, taki maks. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem, więc warto. I teraz tak, jak jesteśmy opodatkowani estońskim CIT-em, to moim zdaniem warto sobie wydrukować te wszystkie kryteria, jakie należy spełniać, żeby być w estońskim CIT-cie i się upewniać każdorazowo, że my gdzieś z tych kryteriów nie wyskoczymy, bo wyskoczenie z tych kryteriów powoduje, że przestajemy być opodatkowani według tych zasad, czego oczywiście nie chcemy, więc to trzeba się pilnować i trzeba zwrócić uwagę na te dwa koszyki, o których mówiliśmy. Pierwsze ukryte zyski, a drugie to są wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą. I moim zdaniem warto jest, aby była komunikacja taka dosyć klarowna pomiędzy działem finansowym a
osobami decyzyjnymi, wspólnikami, zarządem i tak dalej. Jakie my wydatki ponosimy na rzeczy niezwiązane z działalnością gospodarczą. Im więcej transparencji, moim zdaniem, w tym obszarze, tym lepiej dla spółki. I też jakie planujemy, albo jakie wdrożymy, albo jakie zmiany są potrzebne w tych aspektach rozliczeń pomiędzy wspólnikami a spółką, udziałowcami a spółką, czy tam akcjonariuszami, a także jakimiś podmiotami powiązanymi, jeśli takie występują. Im więcej tutaj otwartej komunikacji, informowania siebie awansem i otwartości na modyfikacje, tym moim zdaniem lepiej. I to są takie obszary, na które ja uważam należy zwrócić uwagę i których należy pilnować. I wtedy w mojej ocenie ten estoński CIT będzie rozwiązaniem, które ma potencjał do tego, żeby bardzo dobrze się sprawdzić. Zanotowałem sobie 7 tych ostrzeżeń. Także trochę tego jest. Zakładam, że pewnie jest więcej, ale to są takie najczęściej pojawiające się i które warto robić. Jedna rzecz mi przyszła do głowy, bo skoro trzeba tyle tego pilnować, tak naprawdę, żeby tutaj wszystko działało jak należy, to de facto jest albo dodatkowy zakres obowiązków dla takiego księgowego, księgowej firmy, albo jakiegoś kontrolera, który jest dedykowany do takiego procesu, albo w zasadzie trzeba się skłaniać ku czemuś takiemu, żeby korzystać ze wsparcia osób, które to co jakiś czas sprawdzają, kontrolują, czy czasem nie wychodzimy poza te bezpieczne granice rozliczania się według estońskiego CIT-u. Wiesz co, z jednej strony dochodzi tych obowiązków, ale z drugiej strony część odchodzi, bo tak jak powiedziałem wcześniej, w normalnej takiej sytuacji, jeśli nie masz zaliczek uproszczonych w spółce, no to księgowość, bo zakładam, że dział księgowości to robi w spółce, chociaż no, może być też sytuacja inna, ale przyjmijmy tak klasycznie, przestaje robić te kalkulacje CIT-u, jakie robiło w celu wyliczenia zaliczki. Więc wymieniasz jedno na drugie, bo to, na czym musisz się moim zdaniem skupić z perspektywy działu księgowości, to wyłapać wszystkie te koszty niezwiązane z działalnością gospodarczą i stąd ta komunikacja, która jest bardzo istotna, ta transparencja, no bo lepiej jak wyłapie to księgowość niż urząd skarbowy, wiadomo, jest mniej problemów z tym i komfort psychiczny dla wszystkich i też badanie na dzień dobry wszystkich tych rozliczeń pomiędzy wspólnikami, udziałowcami, akcjonariuszami a spółką, a także każdej kolejnej modyfikacji, nie? Więc tu jest coś za coś. I to, co ty powiedziałeś o wsparciu, to wydaje mi się, że to są przepisy, wiesz, nowe. Tutaj warto mieć kogoś, z kim konsultujesz swoją sytuację, żeby po pierwsze uzyskać jakąś opinię z zewnątrz, którą ewentualnie możesz się posłużyć, żeby ograniczyć jakieś tam, powiedzmy, ryzyko i w to nie chcę teraz wchodzić, to jest pierwsza rzecz, albo konsultować każdy kolejny krok, albo chociażby te koszty, które wyciągasz, bo wiesz, no to jest opodatkowanie i to są pieniądze, które spółka płaci i czasami jest tak, że nie wszystko, co w pierwszym rzucie myślisz, że jest do wyciągnięcia, to nie znajdzie swojego gdzieś uzasadnienia, więc z oszczędności też chociażby. Tak się zastanawiam, czy nasze służby skarbowe, nasi urzędnicy są już w pełni wiedzy na temat tego estońskiego CIT-u, w momencie, kiedy przedsiębiorcy decydują się na przechodzenie na tego typu formę rozliczeniową. Ale zakładam, że tak, bo skoro taka forma opodatkowania u nas funkcjonuje już, niezależnie od tego, czy damy jej status nowej, czy też rozwijającej się, no to pewnie nasze służby skarbowe już wiedzą, jak sobie z tym tematem radzić i jak go kontrolować. Wiesz, ja mam do tego takie podejście i jak ja, wydaje mi się, że widzę ten w ogóle obszar podatkowy, to masz przepisy, które są ustanawiane u nas i one są wrzucane w rzeczywistość gospodarczą, która jest bardzo rozbudowana, szeroka i często ulega zmianom.
Ja nie mówię, że to jest jedyny tylko aspekt, bo jeszcze mnóstwo innych można było poruszyć i skomentować i tak dalej, ale dopiero w praktyce wychodzą pewne kwestie, zarówno po stronie organów podatkowych i pewne problemy, z którymi trzeba się zmierzyć. I zarówno podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą, które wybrały estoński CIT albo inne rozwiązanie w zakresie podatków, mierzą się z tym, mierzą się też organy podatkowe i mierzą się też doradcy podatkowi i każdy gdzieś tam szuka takich rozwiązań optymalnych, często zindywidualizowanych, bo raczej z mojej perspektywy jest tak, że nie ma czegoś takiego, że jest jedna, powiedzmy, wykładnia na zawsze. Ona ma to do siebie, że też lubi ulec zmianie. Wiele zależy od tego, kto jak, co interpretuje i jak potrafi to przedstawić też. Piotrze, ja myślę, że z naszym klasycznym rozliczaniem CIT-u mamy mnóstwo wykładni, tak? W zależności od poszczególnych przypadków. A co dopiero, kiedy na rynek wchodzi nam coś stosunkowo nowego i to z takiego małego kraju, jakim jest Estonia? No, niektórzy twierdzą, że z Estonią to nasz ten estoński CIT nie ma zbyt wiele wspólnego. On też był bardzo mocno zmodyfikowany, więc wyobraź sobie, wiesz, coś, co weszło, nie cieszyło się dużą popularnością, bo moim zdaniem nie było zbyt wiele potencjału, żeby tak było. No, już było zmodyfikowane, więc to mówi samo przez się, że to wszystko żyje, się formuje, kształtuje. Być może nie jest to jeszcze ostateczna forma, to co widzimy, może jeszcze zmieni się kilkukrotnie. Ja jestem otwarty na to, że rzeczy się zmieniają, zarówno w podatkach, jak i w rzeczywistości gospodarczej, dlatego nie przywiązuję się do tego, że coś jest dzisiaj takie, a jutro będzie inne. I no, trzeba obserwować otoczenie i reagować na zmiany, jakie zachodzą, w taki sposób, żeby było jak najbardziej korzystne dla spółki, ale też żeby zachować dozę bezpieczeństwa. Tak, tak, ja tu specjalnie to wręcz anegdotycznie powiedziałem, że dotyczy to takiego małego kraju jak Estonia, bo my w naszym kraju uwielbiamy dostosowywać różnego typu przepisy do naszych własnych potrzeb, realiów i naszej codzienności. Słuchaj, bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Myślę, że tutaj dla osób zainteresowanych tym, w jaki sposób można podchodzić do CIT-u, te spojrzenie na zjawisko, jakim jest estoński CIT, stało się nieco bliższe, albo przynajmniej warte pochylenia się nad nim i takim, żeby to uwzględnić w swojej codziennej działalności, w swoim codziennym podejściu do podcastów. Za dzisiaj Ci serdecznie dziękuję. Widzimy się za miesiąc. Już się nie mogę nawet doczekać do kolejnego ciekawego tematu z obszaru podatków, aż jestem ciekaw, co Ty nam przygotujesz za te parę tygodni. A za dzisiaj mega, mega dzięki. Ja również dziękuję. Niech to zostanie na ten moment tajemnicą i do zobaczenia następnym razem.